Demokracja ma taką naturę, że to nie są rządy jakiejś tam elity. To nie mają być rządy jakiejś tam, prawda, najwyższej kasty. To mają być rządy, które są realizowane dla ludzi. Ludzie wybierają i ma być robione to, co ludzie chcą. Po to są programy polityczne, które się ogłasza. Po to są deklaracje, które są składane w kampanii wyborczej. Po to, żeby były dotrzymywane. I to jest rzecz dla mnie najistotniejsza i jedna z absolutnie fundamentalnych w ustroju demokratycznym. Plus tak, oczywiście, trójpodział władz, stara monteskiuszowska zasada, niezwykle ważna. Tylko trójpodział władz oznacza równoważenie się władz, a nie to, że jest jakaś władza, która sama siebie w środku wybiera na zasadzie kooptacji i będzie wszystkim innym dyktowała warunki. A tak naprawdę to ludzie nie bardzo wiedzą, skąd się bierze. I jeszcze w dodatku jest całkowicie bezkarna. I uważa, że ma do tego wszystkiego prawo. Otóż to nie jest, proszę Państwa, zgodne z zasadami demokracji. A my chcemy w Polsce prawdziwej demokracji. Takiej, która jest rzeczywista. To znaczy rządów ludu, społecznych. I taka nasza demokracja będzie. Głęboko w to wierzę.